Cześć, witajcie w Keto Q&A, ale takim szybkim Keto Q&A, czyli jedno pytanie, które powraca jak bumerang i moja odpowiedź. Zapraszam dzisiaj na odcinek o tym, dlaczego nie mogę schudnąć na keto. Temat odchudzania nie tylko na keto, ale również na keto jest tematem bardzo obszernym i skomplikowanym. I jeżeli ktoś mówi Ci, że to jest po prostu proste, po prostu jedz mniej, to się myli. I dlatego też ja oprócz kursu Keto Start dla osób, które chcą rozpocząć keto adaptację, stworzyłam też kurs online Schudnij na keto o keto redukcji. I tam wszystkie te zagadnienia tłumaczę bardzo szeroko. Na temat odchudzania, problemów z odchudzaniem, diety przy odchudzaniu powstało też bardzo dużo bezpłatnych materiałów u mnie na kanale. Dlatego w opisie filmu, do którego proszę Cię, żebyś zajrzała, są linki do właśnie tych wszystkich materiałów. Ale dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać o, wydaje mi się, najczęstszej mimo wszystko przyczynie braku efektów redukcji wagi u osób, które są na diecie ketogenicznej albo diecie niskowęglowodanowej low carb. Ja bardzo często mówiłam, że kalorie to nie wszystko i kalorie nie są najważniejsze. A teraz chcę Ci powiedzieć, że chyba najczęstszą przyczyną, która hamuje wiele osób przed redukcją wagi na keto, są właśnie te nieszczęsne kalorie. Owszem, jest bardzo ważne też to, w jakim stanie są nasze hormony, czy się wysypiamy, stres itd. O tym są pozostałe filmy. Ale jednak obserwuję, że część osób, które są na keto i nie mogą schudnąć, nie bierze pod uwagę bardzo ważnego aspektu, mianowicie takiego, że tłuszcze są bardzo gęste kalorycznie i mówi się, że na keto musimy jeść dużo tłuszczu, ale jeżeli tego tłuszczu masz za dużo, 1 gram tłuszczu to jest 9 kilokalorii. W porównaniu do 1 gramu białka czy węglowodanów, które mają 4, to jest ponad 2 razy więcej, więc ta gęstość kaloryczna jest bardzo duża, bo zauważ, że taka jedna łyżka tłuszczu jakiegokolwiek to jest w okolicach 100 kilokalorii. Musimy mieć deficyt kaloryczny, żeby efektywnie w długim okresie czasu chudnąć. I jeżeli Ty po prostu polewasz sobie bardzo zdrową oliwą, olejem MCT czy innymi olejami swoje posiłki i nie masz tego pod kontrolą, to może to być problem. Jeżeli jesz tłuste bardzo produkty, gdzie właśnie znowu ta gęstość kaloryczna jest duża, to też może to być problem, bo wcale możesz na talerzu nie mieć jakoś dużo jedzenia. Tak samo jak na przykład w kawie kuloodpornej, którą pijesz. No, nie jest to coś, co Cię jakoś bardzo pewnie nasyci, nie jest to objętościowo duże, a może to być naprawdę kilkaset kalorii. I tutaj niektórych te kalorie gubią. Dlatego ja uważam, że dieta ketogeniczna nie jest najskuteczniejsza pod kątem redukcji wagi. Nie. To nie znaczy, że jakby jeżeli ten tryb niskowęglowodanowy jest Ci bliski, że musisz teraz coś totalnie zmieniać, ale dlatego właśnie w moim kursie Schudnij na keto rozmawiamy o tym, jak te makroskładniki zmienić, żeby redukować. I jedna rzecz, o której chcę Ci to powiedzieć, bo to ma być krótki odcinek, to postaraj się zwiększyć białko. Po pierwsze, białko daje nam większą sytość, białko ma mniej kalorii na 1 gram, a objętościowo jest większe i jak pokazują zresztą badania, jeżeli zwiększymy ilość białka w diecie, to łatwiej nam się chudnie. Nie mówię, że to ma być taka bardzo wysokobiałkowa dieta, ale jeżeli na przykład jesz około 70 gramów białka na dobę, no to fajnie byłoby to zwiększyć do ponad 100 gramów i przy takich wyższych wartościach białka na pewno będzie Ci łatwiej redukować i też mimo deficytu kalorycznego nie będziesz odczuwał aż tak dużego głodu, więc to jest bardzo istotne. Oczywiście na keto, kiedy reguluje nam się grelina, leptyna i ta odpowiedź hormonalna, możemy jeść mało i też nie czuć tego głodu, ale niestety wiele osób zgłasza się do mnie z tym, że długo już są na keto i rzeczywiście są głodne i jedzą, jak to sobie policzymy nagle, więcej. No bo jak nie wpisujesz wszystkiego do fitatu, a nie polecam Ci całe życie wszystkiego wpisywać i mieć takiej przesadnej kontroli nad tym, no ale jednak niestety keto sprzyja temu, żeby tych kalorii jeść więcej niż na dietach chociażby wysokowęglowodanowych czy wysokobiałkowych, bo po prostu tłuszcz
ma dużo kalorii. I to nie jest jego wada, ale jeżeli chcesz schudnąć, to rzeczywiście może to utrudniać twoją drogę do tej wymarzonej sylwetki, więc skontroluj sobie, czy przypadkiem tych kalorii jednak nie jest za dużo, czy nie wlewasz tam po prostu 5 łyżek oliwy do na przykład pysznej, zdrowej, odchudzającej sałatki i tym sposobem tych kalorii jest sporo. Kalorie nie są najważniejsze, o tym pozostałe materiały, do których Cię odsyłam, ale mogą być jednym z ważnych elementów, który albo sprzyja, albo niestety zaburza proces odchudzania. To tyle moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych materiałach wideo. Trzymajcie się ciepło, cześć!